Klub milionerów, tłuste koty. Różnie mówi się na ludzi powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością, którzy w czasach rządów tej partii dorobili się ogromnych majątków w spółkach Skarbu Państwa. W dzisiejszym wydaniu Dzieje się przedstawimy, jak partia Jarosława Kaczyńskiego, która do wyborów szła z hasłami pokora, praca, umiar, rozsiadła się w państwowych koncernach. Prawo i Sprawiedliwość w czasie kampanii w 2015 roku obiecywało walkę z kolesiostwem i nepotyzmem, o które oskarżało rządzącą wcześniej koalicję PO-PSL. Beata Szydło mówiła nawet wtedy o Polsce w ruinie i przekonywała, że pora, żeby z polskiego rozwoju gospodarczego mogli czerpać wszyscy Polacy, a nie tylko wąska grupa wybranych. Jak wygląda sytuacja po 8 latach? Zacznijmy od początku. Według analizy Fundacji Batorego na mocy nowelizacji ustawy o służbie cywilnej PiS w ciągu pierwszych 5 miesięcy swoich rządów wymienił prawie 97% prezesów strategicznych podmiotów Skarbu Państwa. Zgodnie z ustaleniami fundacji umowy o pracę zrywano z dnia na dzień, a następców obsadzano bez konkursów. Konsekwencją takiego działania było wypłacanie zwalnianym odszkodowań i odpraw. Tylko w 2016 roku na ten cel przeznaczono 45 milionów złotych publicznych pieniędzy. Fundacja Batorego już wtedy szacowała, że zatrudnienie w państwowych podmiotach znalazło około 1000 osób powiązanych z obozem rządzącym. Jednym z kroków PiS mających na celu zmianę systemu zarządzania spółkami Skarbu Państwa była likwidacja Ministerstwa Skarbu w 2017 roku. Był to przez PiS długo zapowiadany projekt, jednak po 3 latach się z niego wycofano i stworzono Ministerstwo Aktywów Państwowych, które, choć nazywa się inaczej, to zadania ma dokładnie takie same. Utworzenie nowego ministerstwa niosło za sobą oczywiście określone konsekwencje. W lutym 2021 roku Wirtualna Polska informowała o kilkunastu dyrektorach resortu Sasina, którzy odnaleźli się w radach nadzorczych państwowych spółek. Z kolei w 2020 roku Radosław Fogiel, ówczesny rzecznik PiS-u, zapewniał, że w państwowych spółkach nie mogą oni zatrudniać ekspertów, ponieważ ci nie chcą wykonywać programu partii. Z podobnym problemem mierzyliśmy się, kiedy sprawowaliśmy władzę w latach 2005-2007. Wtedy poszliśmy w kierunku eksperckim, w kierunku otwartych konkursów. Wtedy do zarządów spółek trafiali eksperci z rynku, osoby z tytułami naukowymi. Problem okazał się taki, że ich sposób myślenia o gospodarce i o zarządzaniu był zupełnie sprzeczny z tym, co Prawo i Sprawiedliwość ma w swoim programie. Mówił Fogiel w wywiadzie z RMF FM w 2020 roku. Tłuste koty okazały się problemem wizerunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym w 2021 roku Jarosław Kaczyński zapowiedział walkę z tym procederem. Syndrom tłustych kotów to jest nepotyzm, który nie jest szeroki, ale my musimy to zmienić. Obowiązkiem tego kongresu jest, aby to zmienić, stwierdził Jarosław Kaczyński w lipcu 2021 roku i zapowiedział specjalną uchwałę zakazującą zasiadania w radach nadzorczych państwowych spółek osobom, które są skoligacone z członkami partii. To jest syndrom tłustych kotów. Niechęć do pracy. Chęć walki tylko o różnego rodzaju stanowiska. I to jest, proszę Państwa, nepotyzm. On nie jest szeroki, ale z tego opozycja korzysta. Niedawno słyszeliśmy to w Sejmie, dokładnie z przykładami, i będzie korzystała. Ta łyżka jest ciągle bardzo mała w stosunku do beczki naszych sukcesów. Ale ja mam wrażenie, że jest jednak coraz większa. I trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli tego nie zmienimy, to szanowni Państwo, nie mamy żadnych szans na to, żeby wygrać wybory. Ostatecznie okazało się, że w następstwie decyzji prezesa ze stanowiskami w państwowych spółkach pożegnało się aż 13 osób. We wrześniu tego samego roku nastąpiło kolejne uderzenie w PiS. Gazeta Wyborcza, Onet oraz Radio Z opublikowały wyniki wspólnego śledztwa pod tytułem Partia i spółki. Analitycy prześwietlili ponad 5 tysięcy osób zasiadających na kierowniczych stanowiskach w ponad 400 spółkach państwowych. Okazało się, że przynajmniej 900 z nich jest w jakiś sposób powiązana z PiS.
bo poziom tej patologii, jaka jest w tych spółkach, to i zarządów Lewicy, zarządów Platformy i PSL-u, czegoś takiego po prostu nie było. A wczoraj, proszę bardzo, potrzeba jakiegoś głosu w klubie PiS-u, to co się daje posłance? Stanowisko w spółce za 400 tysięcy złotych. No i idzie do klubu, głosuje tak jak ten PiS każe. Korupcja polityczna na wielką skalę. Temat nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa co jakiś czas przybiera na sile, a w związku ze zbliżającą się kampanią wyborczą będzie to niewątpliwie jeden z jej głównych tematów. Koalicja Obywatelska ruszyła w lipcu z nową akcją pod tytułem Aleja Milionerów PiS, za pomocą której politycy opozycji pokazują, jak ludzie powiązani z Prawem i Sprawiedliwością wzbogacili się w czasie ich rządów. Bohaterami akcji są m.in. Daniel Obajtek, Patrycja Kotecka-Ziobro, Janina Goss czy Janusz Kowalski. Został stworzony taki polityczno-finansowy układ. W tym układzie można zostać milionerem. Tylko jest kilka warunków. Trzeba być albo żoną ministra, albo przyjaciółką prezesa, albo zasłużonym przewodniczącym partyjnej młodzieżówki. Można zarabiać ponad 100 tysięcy rocznie. Mamy wiele takich sytuacji. Na przykład u mnie w Szczecinie w Enei jest obecny radny PiS-u, który nie ma doświadczenia w działalności energetycznej i zarabia miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu radnym PiS-u. I taka jest prawda, nie może być tak, że w czasie, kiedy ludzie płacą gigantyczne rachunki za prąd, te pieniądze idą po prostu na wynagrodzenia PiS-owskich nominatów. Według wyliczeń Wirtualnej Polski we władzach 19 spółek z udziałem państwa w ostatnich latach zasiadały 152 osoby powiązane z Prawem i Sprawiedliwością, które łącznie zarobić miały prawie 500 000 000 złotych. 90 z nich dzięki pensjom otrzymywanym w państwowych spółkach miało zostać milionerami. Tak prezentuje się pierwsza piątka osób w tym zestawieniu. Rekordzistą jest Michał Krupiński, były prezes PZU i PKO SA oraz były szef Rady Nadzorczej Alior Banku, który zarobić miał ponad 13 300 000 złotych. Krupiński jest wieloletnim przyjacielem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Za poprzednich rządów PiS był z kolei wiceministrem skarbu. Na drugim miejscu jest Bartłomiej Litwińczuk, dyrektor w grupie PZU oraz członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty. Na jego koncie w związku z pracą w państwowych spółkach miało znaleźć się ponad 11 700 000 zł. Litwińczuk jest adwokatem. Reprezentował on m.in. Zbigniewa Ziobrę w procesach, które ten wytaczał mediom. Kolejna pozycja należy do Macieja Rabkiewicza, członka zarządu PZU oraz byłego członka Rady Alior Banku, który miał zarobić ponad 11 400 000 zł. Mężczyzna jest prawnikiem, jak pisze Wirtualna Polska, kiedyś zasiadał w zarządzie Stowarzyszenia Stop Korupcji, które miało być trampoliną do politycznej kariery Patryka Jakiego, oraz w zarządzie Fundacji Instytut Sobieskiego, która od lat współpracuje z PiS-em i uważana jest za intelektualne zaplecze tej partii, jak dodaje Wirtualna Polska. Na czwartym miejscu z kolei znalazła się Aleksandra Agatowska z zarobkiem na poziomie ponad 10 900 000 zł. Agatowska to dyrektorka w grupie PZU i była członkini Rady Nadzorczej Alior Banku. Jest socjolożką i jak wskazuje WP, według działaczy PiS-u i menadżerów związanych z PZU, jej pozycja w koncernie związana jest w dużym stopniu z pozycją, jaką w obozie rządzącym ma jej mąż, Piotr Agatowski. Kiedyś był on głównym strategiem wyborczym i doradcą do spraw marketingu politycznego prezydenta Andrzeja Dudy. Na piątym miejscu znalazł się z kolei Mieczysław Król, były wiceprezes PKO BP, który miał zarobić co najmniej ponad 9 700 000 zł. Był on członkiem Porozumienia Centrum, pierwszej partii braci Kaczyńskich. Na dalszych miejscach w gronie milionerów PiS znaleźli się jeszcze m.in. Małgorzata Sadurska, wieloletnia posłanka oraz minister z ramienia PiS, która zarobiła ponad 9 300 000 zł. Daniel Obajtek z ponad 7 milionami zarobku. Wojciech Jasiński, który zakładał z braćmi Kaczyńskimi Porozumienie Centrum, zarobił ponad 6 300 000 zł. Ernest Bejda, były szef CBA z powołania PiS, zarobić miał ponad 4 miliony złotych. Janusz Kowalski, który zarobił w spółkach ponad 2 400 000 zł. Oraz Janina Goss, wieloletnia przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński kilkukrotnie zapewniał, że Prawo i Sprawiedliwość pozbędzie się ze swoich szeregów tłustych kotów.
Jednak rzeczywistość zweryfikowała te zapewnienia. Najwyższa pora zlikwidować wszystkie spółki Skarbu Państwa i wtedy nie będzie problemu z obsadzaniem swoich znajomych w spółkach Skarbu Państwa. Klub Milionerów jest niewątpliwie ogromnym ciosem wizerunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości, który może bardzo zaszkodzić partii Jarosława Kaczyńskiego w zbliżającej się kampanii wyborczej. To było kolejne wydanie z cyklu Dzieje się. Dziękuję za jego obejrzenie i zachęcam do obserwowania kanału Gońca, żeby nie ominęła Was żadna nowa produkcja.